przeciętny człowiek tak naprawdę nie byłby w stanie docenić takiego mieszkania, bo od zawsze po prostu miał normalne mieszkanie, normalny byt i miał komfort po prostu ten psychiczny, prawda? To mieszkanie jest tylko jedno. I mogą w nim zamieszkać trzy osoby, trzy dziewczyny. No cieszę się, że będę mogła właśnie sobie po prostu normalnie cokolwiek ugotować. Że nie będę musiała się męczyć z astmą po prostu, bo jestem uczulona na grzyby i nie będę czuła papierosów przede wszystkim w mieszkaniu. No fajnie, dla mnie to jest bardzo ważne. Bardzo taką potrzebną, ale też trudną rzeczą do zrobienia był remont mieszkania chronionego, które już mieliśmy, już od kilku lat prowadziliśmy, które w moim odczuciu nie było miejscem pięknym, nie było miejscem przyjaznym. To było takie też moje marzenie, żeby to miejsce, które oddajemy dzieciom, żeby ono było naprawdę super. Podoba mi się już sam gest, że ktoś chciał w ogóle, ktoś podjął tą inicjatywę w ogóle stworzenia czegoś dla osób po prostu w ciężkiej sytuacji, bo tak naprawdę no to jest, mimo wszystko jest niewiele osób, które chcą pomagać. Zdarzyło się tak świetnie, że kiedy myśleliśmy, z kim moglibyśmy zrobić ten projekt, pojawiła się Ania Górka, która współpracowała z naszą fundacją jako wolontariuszka od wielu, wielu lat. I zaprosiliśmy i Anię, i pana Krzysztofa, opowiedzieliśmy o samym naszym projekcie, o naszym pomyśle, którzy się zapalili natychmiast do tego projektu, powiedzieli, wchodzimy, zrobimy z największą przyjemnością. Do współpracy przy tym projekcie namówiła mnie pani prezydent Jolanta Kwaśniewska. W sumie nie musiała mnie namawiać, przedstawiła mi ideę i zgodziłem się od razu. Pomoc w tak szczytnym celu, wyremontowanie pierwszego mieszkania, w którym mieszkańcy domu dziecka będą mogli nauczyć się życia, będą mogli naprawdę wejść w dorosłe życie w fajnym wnętrzu, to jest szczytny cel i od razu powiedziałem tak. No, jak to mówią, gorzej być nie może. Nie, gorzej być nie może, ale to można wszystko naprawdę bardzo dobrze zrobić. Słuchajcie, wyburzamy wszystko. Trzeba wynieść wszystkie meble, zerwać wszystko to, co jest tutaj. I z podłogą. Łącznie z podłogą i zrobimy nowy układ ścian, nową instalację elektryczną, hydrauliczną, wymienimy grzejniki. W tym projekcie skupiamy się przede wszystkim na zmianie układu funkcjonalnego całego pomieszczenia. Mamy tutaj dwa pokoje, zmienimy to na trzy osobne, oddzielne, o zupełnie innym charakterze pokoje dla dziewczynek. Wydzielimy część wspólną, kuchnię otwartą, w której będą mogły jadać wspólnie posiłki, a także zapraszać gości. Fundatorka pani Aleksandra Konarska-Szubska, którą tutaj widzimy na tym zdjęciu, była weterynarką, była wspaniałym człowiekiem, o pięknej duszy, o pięknym sercu. Pojawiła się w naszej fundacji zaraz na początku, kiedy tylko zaczęliśmy działać, kiedy tak szalenie dużo się działo. Zawsze chciała pomagać dzieciom, które były w domach dziecka. Najpierw miała taki pomysł, żeby któreś dziecko zamieszkało w jej mieszkaniu. Doszliśmy do wniosku, że mamy chyba sensowniejszy pomysł. Omówiliśmy go z jej najbliższą przyjaciółką, panią Natalią, że będziemy wywianowywać dzieciaki, które wychodzą z domów dziecka, że podarujemy pralkę, lodówkę, telewizor, może jakieś szkolenie, jakiś kurs. No i w tym momencie była taka potrzeba, żebyśmy zorientowali się, w jakiej sytuacji są dzieci, które wychodzą z domów dziecka. To są osoby, które już i tak wiele przeszły, to jest pierwsza rzecz. Ale też one na ogół nie mają wsparcia w swojej rodzinie. Nie mają tak naprawdę dokąd wrócić. Albo jeśli wrócą, to jest dom, który kiedyś opuściły z ważnych powodów. Mieszkanie, które my otrzymaliśmy i z którego do tej pory dzieci korzystały, było urządzone takimi bardzo prostymi środkami. Takimi meblami, które udało nam się pozyskać. Było pomalowane też sposobem gospodarczym. Wówczas, kiedy dowiedzieliśmy się, że to mieszkanie pojawiło się, postanowiliśmy, że dokładnie ten nasz projekt związany z wywianowaniem
ludzi wychodzących z domu dziecka, będzie tutaj szyty na miarę, że to nie będzie pomoc dla jednej osoby czy dla kilku osób na terenie kraju, tylko zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest mieszkanie, gdzie będą mogły zamieszkać w przyszłości 3 dziewczyny. W związku z tym będą mogły korzystać z tego przez rok czy przez 2, a potem pojawią się następne, następne, następne. Czyli najwspanialszy sposób wykorzystania środków pani Aleksandry. Burzymy. To. To burzymy. Wszystko, to burzymy, to, szafę. Wszystko rozwalacie, dobrze? Dobrze. To zrywacie. Podłogę zrywamy. I teraz najfajniejsza rzecz, burzycie wszystkie ściany. Postawimy na nowo, robimy nową instalację, nowy układ ścian, nową instalację elektryczną, nową instalację hydrauliczną i nowe ogrzewanie. A zastanawiałeś się nad tym, nad tą przeniesieniem tej kuchni i odpływem? To rozmawialiście się o tym? Tak, właśnie wpływamy. Nie. Ale odpływ, czy nam pozwoli podłodze? Pozwoli. Chłopaki, jak rozwalimy, to wtedy zobaczymy, co się dzieje. Musimy to zrobić. To tu muszę. Tak. Tak, bo ten pokoik jest powiększany. Aha. My to przesuwamy wszystko. Chyba ta ściana też jest przesuwana. Ta też. Okej. Okay. No bo tamten pokój jest duży. Ania zaraz będzie, przywiezie plan. Tak? Rozszaleliście się. Rozszaleliśmy się, ale będzie ładnie. Musi być ładnie. Mieszkanie tam to będzie takim ogniwem, żeby, nie wiem, uzbierać sobie jakieś pieniądze na przyszłość, żeby później zacząć tworzyć jakiś byt normalny. Uwaga, Bale! O! Jest! Jest! Osoba, która opuszcza placówkę opiekuńczo-wychowawczą albo rodzinę zastępczą, może zamieszkać już samodzielnie w mieszkaniu, które jednak jest własnością na ogół powiatu, tak? Może być już własnością gminy. I to ułatwia życie, tak? To ułatwia ten start. To na pewno będzie jakiś nowy start w życiu, prawda? Jakiś nowy początek. Po prostu pomoże mi to zdecydowanie jakoś trafić na nową drogę. Niewielkiego mieszkania powstały fajne 3 duże pomieszczenia, 3 fajne pokoje, kuchnia otwarta, ściany. Teraz oczywiście postawiliśmy, są w idealnym stanie, wszystko w pionie, w poziomie, jak potrzeba. Wcześniej można powiedzieć, że była tragedia. Na tym etapie jestem bardzo zadowolona z efektu. Wszyscy bardzo solidnie pracowali, tapety są pięknie położone, ściany wyprowadzone. Adam tutaj montuje drzwi. Drzwi muszą być obsadzone idealnie, wręcz co do milimetra, gdyż wychowają się, są bezszyldowe. Jeśli by były rozwarte, szczeliny by będą nierówne, widoczne, bardzo brzydko będzie to wyglądało. Udało nam się, żeby gospodarować dużą, pojemną szafę w przedpokoju. 3-drzwiową, każdy segment osobny dla każdej z dziewczynek. Największym wyzwaniem oprócz wydzielenia tutaj 3 pokoi było wybranie czegoś dla osób, o których się nic nie wie, w związku z czym kierowałam się tutaj intuicją kobiecą i wybierałam rzeczy, które wydawałoby się, że będą pasowały dziewczynom o dziewczyńskim charakterze, właśnie tak jak te tapety. Te tapety zrobiły wszystko. Białe drzwi, tak, białe listy przypomówowe, dobrowe klinkiety, zasłony, tu były wszystkie szafy, meble, to po prostu fantastyczne. Ja nie wierzę, że to jest to mieszkanie, a w ogóle te gołąbki. Co to jest? Gołąbek. Tylko kiedy usłyszeliśmy o projekcie mieszkania chronionego, nie wahaliśmy się ani chwili, by dołączyć do tej pięknej akcji. Wierzymy, że dzięki wsparciu naszemu i innych sponsorów,
ten start będzie dużo łatwiejszy. Jesteśmy polskim producentem tapet Wonderwall i to, co mogliśmy dać od siebie, to nasze autorskie tapety dopasowane do wymiaru ściany. Kto by pomyślał, że parę tygodni temu to mieszkanie wyglądało, no właśnie, strasznie, a teraz jest nie tyle, że przestronne, jest czyste, pachnące i pełno w nim światło. Udało nam się zrobić tutaj aż 3 pokoje, komunikacja i taka przestrzeń dzienna. Zdecydowałam się z Anią na zaprojektowanie kuchni jako serca domu. Tutaj znajdzie się lodówka zabudowana, zlew, zmywarka, dość duży blat oraz kuchenka. Dzięki takiej przestrzeni dziewczyny będą mogły wykazać swoje zdolności kulinarne w przyszłości. A tutaj pojawi się stół z krzesłami, zawiśnie lampa, a na ścianie niebawem powstanie też kompozycja z luster, która optycznie powiększy to wnętrze. Ania narysowała takie półki, znaczy będą półki tutaj zamontowane. Super. Zależy mi na tym, żebyśmy po prostu zrobili taką dużą taflę. O co chodzi? Tu jest bardzo mało miejsca, w sensie wiesz, wąsko jest, więc chciałbym, żeby to optycznie powiększyć. Jak zrobimy duże lustro i tu postawimy stół, no to się po prostu odbije i ta przestrzeń dzienna będzie 2 razy większa. Mamy te tafle, szlifujemy, składamy. Do całego projektu zostaliśmy zaproszeni przez Krzysztofa Mierucia. Krzysztof wie, że jako firma lubimy uczestniczyć w takich przedsięwzięciach, że z przyjemnością pomagamy różnym osobom właśnie, które mają trudny start w życie. Jako firma Joann przygotowaliśmy specjalnie dla dziewczyn, aby ułatwić im życie codzienne, kuchnię. Ponieważ temat jest bliski mojemu sercu i generalnie bardzo lubię pomagać dzieciakom, zwłaszcza tym, którym jakby mają trudniejszy start niż miałam ja. I wszyscy moi pracownicy i w ogóle firma Joann cudownie zareagowali na to całe przedsięwzięcie. Uważam, że jest to piękna inicjatywa i jestem bardzo wdzięczna, że mogliśmy jako firma wziąć w niej udział. Kuchnia wyszła fenomenalna, naprawdę. Po prostu to jest praktyczne, wszystko jest matowe, a błyszczą się tylko elementy metalowe i lustra, no bo przecież każda kobieta kocha lustra. Budujemy to mieszkanie na 3 kobiet. Generalnie pozyskiwanie funduszy nie jest rzeczą prostą, tylko ze względu na to, że mieliśmy i Anię, i Krzysztofa, którzy współpracują z paroma produkcjami TVN-u, udało mi się namówić przedstawicieli fundacji TVN do także zasponsorowania określonej kwoty na rzecz tego projektu. Także ogromnie się cieszę, bo to taki nasz kluczowy, finansowy partner. Zależało mi na tym, żeby to mieszkanie wyglądało tak, jak te dzieciaki pewnie sobie marzą. W jakich warunkach chciałbym mieszkać, w jakich warunkach chciałbym żyć. I chciałam, żeby one wiedziały, że są dla nas bardzo ważne, że mają wokół przyjaciół, że wokół mają ludzi, którzy myślą o nich. Niesienie pomocy innym, pomaganie innym to miara człowieczeństwa. To niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, zwłaszcza takim, którzy potrzebują jej na starcie swojego własnego dorosłego życia. A nasze projekty są po to, żeby tę szansę wyrównywać. Między innymi po to, żeby w przyszłości, kiedy dobrze wystartują, kiedy będą mieli takie same szanse, mogli pomagać innym. Bardzo nam miło, że jesteśmy tutaj, reprezentujemy klub Warszawa Konstancin, klub Rotary, który przekazuje dzisiaj 3 telewizory dla wychowanków domu dziecka w wyposażenia dla mieszkania chronionego. Jest kwestią odpowiedzialności społecznej i moralnej przyłączenie się do akcji, która nie tylko daje dach nad głową, ale także wskazuje cel, daje radość życia, poczucie mieszkania w cudownym domu. Bardzo się zatem cieszę, że Galerie Venice mogły współuczestniczyć w tym projekcie pani Jolanty Kwaśniewskiej. I proszę pamiętać, że zawsze możecie na nas liczyć. Ambasador naszej marki Krzysztof Diablo-Włodarczyk zadzwonił do nas w styczniu tego roku, czy bylibyśmy zainteresowani uczestniczeniem w projekcie Fundacji pani Jolanty Kwaśniewskiej. Krzysztof Diablo-Włodarczyk z tej strony. Byłem jakieś 5-6 tygodni temu. Mieszkanie było w ruinie, wyglądało fatalnie. Jak Fundacja Porozumienie Bez Barier Jolanty Kwaśniewskiej zrobiła dużą robotę. Jeszcze przyjadą dziwi, które naprawdę upiększą, jakby można powiedzieć, ten wizerunek tego mieszkania, a kiedy wejdziemy do środka, naprawdę nie poznacie tego, co było, a co jest. Mardom, producent drzwi stalowych Setto, ufundował drzwi metalowe. Stwierdziliśmy, że jeżeli jest potrzeba, to pomożemy. Cześć, jestem Dawid. Należę do klubu Warszawa Rotary w Mieście.
razem z klubem chcieliśmy wesprzeć koleżankę Anię w umalowaniu oraz zrobieniu mieszkania kolejnego. Więc zakupiliśmy umywalkę z łazienki razem z przydzielnikiem oraz planujemy również przemalować hol, na którym mieści się klatka schodowa. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć fundację i wziąć udział w projekcie mieszkania chronionego, ponieważ jest to świetna inicjatywa oraz uważamy, że trzeba pomagać i jest to bardzo ważne. Kiedy otrzymaliśmy zapytanie o wsparcie fundacji, tak naprawdę nie zastanawialiśmy się ani chwili i od razu zdecydowaliśmy się przekazać do projektu drzwi wewnętrzne. Cześć dziewczyny, mam na imię Marta, reprezentuję firmę Home Decoration. Dowiedziałam się o całej akcji i postanowiłam, że chciałabym Wam pomóc, tak żebyście się czuły tutaj jak w swoim prawdziwym domu i naszymi gadżetami, dodatkami, jakby wzbogacić wszystko, czyli Wasze wnętrze. Na pewno postawimy na piękne srebrne dodatki, dlatego że cała aranżacja jest po to przygotowana. Będziecie miały piękne doniczki ze srebrnymi wykolamówkami, czarne. Dostaniecie piękne figurki od nas i mam nadzieję, że będzie Wam się tutaj super mieszkało i na start zadomowicie się od razu. Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do grona firm, które wspierają działalność Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier. Na realizację projektu Mieszkanie Chronione w Górze Kalwarii przekazaliśmy naszą lampę z kolekcji Prat. Pamiętajmy, że pomaganie jest niezwykle ważne dla każdego człowieka. Mały gest dla nas może oznaczać niezwykłą pomoc dla innych potrzebujących. Do udziału w projekcie zaprosiła mnie dwójka moich przyjaciół, Krzysztof Miruc i Anna Górka. Od samego początku byliśmy bardzo podekscytowani i z całą moją ekipą w 100% zaangażowani i bardzo, bardzo cieszymy się, że mogliśmy dołożyć malusieńką cegiełeczkę w postaci dostarczonych przez nas dekoracji okiennych, firanek, zasłonek oraz pościeli. Pościeli, w której mam nadzieję dziewczyny będą miały same radosne, spokojne sny. Cześć dziewczyny, mam na imię Justyna i chciałam Wam pokazać oświetlenie Milagro, które wybraliśmy do Waszego nowego, pięknego mieszkania. Tutaj mamy piękną, dużą lampę, połączenie drewna z metalem i bardzo dobrze pasuje do Waszej nowoczesnej kuchni. Tutaj jest przepiękna lampa Tracklight, specjalnie zrobiona na szynie, abyście mogły w dowolny sposób zmieniać sobie źródła światła. Bardzo dobrze pasuje do tego jasnego pokoju. Lampka Gala, lampka biurkowa. Bardzo fajnie się ją przestawia w dowolne miejsce. Myślę, że przyda Wam się do czytania. To lampa Virgo, lampa ceramiczna, piękna, duża, biała i myślę, że bardzo dobrze będzie rozświetlała wnętrze przedpokoju. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Starość, dorosłość to bardzo trudny i ważny moment dla każdego z nas. Jest on tym trudniejszy dla osób, które nie mogą liczyć na wsparcie swojej rodziny. Dlatego jestem dumna, że Marka Decoral mogła wziąć udział w projekcie prowadzonym przez Fundację Porozumienie Bez Barier Jolanty Kwaśniewskiej. Na rzecz remontu przekazaliśmy białą farbę lateksową Clean and White, która jest odporna na szorowanie. Mam nadzieję, że dzięki temu ściany w tym mieszkaniu na długo pozostaną śnieżno-białe i nieskazitelnie czyste. Jestem zachwycona, jak to mieszkanie wygląda pięknie po transformacji i mam nadzieję, że trzy młode lokatorki, które wkrótce się tu wprowadzą, będą bardzo szczęśliwe. Dziewczyny, trzymam za Was kciuki. To jest dar wielu serc i mam takie wrażenie, że wszystkie one, które będą tam kiedyś mieszkały i pierwsza z dziewczyn, bo na razie znamy dopiero jedną, wiem, że jest super fajną dziewczyną i to już się ogromnie cieszymy. Mam nadzieję, że ta dobra energia, która była w nas, którą przekazaliśmy w tym miejscu, w tym mieszkaniu, jest mnóstwo dobrej energii wszystkich tych, którzy się zaangażowali w ten projekt, że ta ich energia będzie jej niosła. Wydaje mi się, że będę na pewno w dużym szoku, jak zobaczę to mieszkanie. No tam na pewno każdy milimetr jest idealnie dopracowany. Na pewno się bardzo cieszę, że będę pierwszą tam lokatorką, że cieszę się, że w ogóle to mieszkanie zostało wyremontowane, że daje możliwość, daje start jakimś po prostu osobom usamodzielniającym się, prawda? Więc nie wiem. Nie wiem, ale się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć to mieszkanie. Ale ładnie klatka już jest zrobiona. A wyżej jeszcze było, tak? Wow!
jestem w szoku w ogóle. Boże, to jest tak wszystko idealnie zrobione. W ogóle nie sądziłam, że to mieszkanie można tak zrobić, naprawdę. Była taka mała przestrzeń, a zrobiła się taka wielka. Jezu, ale ładnie. Każdy milimetr mieszkania po prostu jest idealnie dopracowany. Naprawdę cudownie. Jestem w szoku. Czy można tak zmienić mieszkanie? Cześć. Dzień dobry. Cześć. Cześć, Krzysztof. Kasia. My jesteśmy architektami i zostaliśmy poproszeni, żeby troszeczkę odmienić. Troszeczkę? Chyba całkowicie zmienić. To mieszkanie. Jak ci się podoba? Jestem w szoku, że można tak zmienić mieszkanie. To cieszymy się bardzo. Całkiem inna przestrzeń, naprawdę. No i który pokój wybrałaś? Jeszcze się nie zastanawiałam nad tym, bo wszystkie są takie piękne. Słuchaj, każdy pokoik jest niby taki sam, ale troszeczkę się różni. W każdym pokoju ty i koleżanki będziecie miały własną szafę. I macie w przedpokoju jeszcze taką szafę, każda jakby własną część. Każda z was ma tak samo, więc będziesz mogła sobie po prostu powiedzieć. Aha, i ci wybrać. Super. Czyli naprawdę. Będziecie mieszkać, słuchaj, jest prosta zasada. Razem, lecz osobno. Super, naprawdę. Czyli każda będzie miała, ty i twoje koleżanki będziecie miały własne pokoje, wspólną szafę i wspólną kuchnię. Z dużą ilością szuflad, garnki, żeby się fajnie też gotowało. Tak, masz jeszcze zmywarkę. Ojej. Macie tutaj fajną lodówkę z zamrażarką. Dużo szafek i że by było na czym i czym jeść. Ojej. Super. No jakaś śliczna. Tu masz jeszcze niespodziankę. Tak, macie szafki i tutaj macie znowu. Każda z was będzie miała własną szafkę. Naprawdę świetnie przemyślałem. Więc każda z was będzie miała własną małą szafkę, kabina prysznicowa, wanny. Nie udało nam się zmieścić, ale duża kabina. Nie, jest świetnie. Naprawdę. Dużo chyba miejsca. Świetnie. Chcecie tu już zamieszkać? Oczywiście, już bym nie wychodziła stąd. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna. Nie ma za co, cała przyjemność po naszej stronie. Naprawdę. Dużo, dużo wszystkiego dobrego. To ja dziękuję i nie wszystkie przyszłe tutaj dzieci, które będą mieszkać. Tak, obyś miała fajne koleżanki, współlokatorki. Wybierz sobie teraz pokój, pooglądaj, otwieraj wszystkie szafy, oglądaj to wszystko, bo to jest wszystko dla ciebie. Jest cudownie, no. Jest bardzo ładnie, jest... Nie spodziewałam się takiej zmiany, no. Ale fajnie, chcę jak najszybciej tutaj po prostu być. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna i osoby, które tu będą mieszkać w przyszłości, też naprawdę będą wdzięczne, że będą miały zapewniony jakiś start, po prostu pokazane właśnie, jak to było mówione, pokazane to, o co powinny walczyć, w jakich warunkach tak naprawdę mogą mieszkać i że mogą albo w takich, albo w jeszcze lepszych, a nie w warunkach gorszych po prostu. Po pierwsze mamy nadzieję, że to mieszkanie będzie służyło, że będzie im się tam dobrze żyło, że będą w stanie to swoje życie budować.
i że będą szły w dobrym kierunku. Anetko! Też będzie w szoku. Idę, Pania. Nie, słuchajcie, to nie... Wchodź, Gosia! Wchodź, Gosia! Nie, to w ogóle zrobiliśmy. Też się zastanawiało. Słuchajcie, stańcie sobie razem, świata. Oglądajcie teraz razem. To jest Mistrzostwo Świata, naprawdę. O rany. Boże, jak cudnie. Naprawdę, prześlicznie, prześlicznie. Telewizor. Ja pamiętam, co tutaj było, nie? No właśnie, dlatego jestem w szoku, że może tak to zmienić. Będę płakać. Ostrzegam. Cudnie, naprawdę. Przepiękne, takie kobiece, to jest takie śliczne. Tak sobie ślicznie jest naprawdę, w ogóle przepięknie. Przepięknie. To jest takie dużo, miejsce, w którym się chce żyć. Tak, tak, no, zdecydowanie. Do tego, co było wcześniej. Boże, jaka lampa w ogóle wielka. Słuchajcie, tak. Słuchajcie, no niesamowitą zrobiliście. No więc naprawdę, ja wiem, że dla was to taka normalka, no co to tam. Ale to jest, no to jest niesamowite. No po prostu, naprawdę. Ale wielu osobom po prostu odmieniliście życie, prawda? No bo... Słuchajcie, dziękujemy bardzo. I spokój, chodźcie do kuchni. Słuchajcie, zawsze kuchnia jest sercem domu. I tu będziecie się pewnie spotykały. No, jest cudownie, jest nawet zmywarka, mnie pani. Nie, wszystko jest dopracowane, wszystko. Naprawdę. Świetne, wreszcie duże lustra. Ja tak to się nie mam na co się obejrzeć. No, świetne to, że są takie lustra wszędzie, naprawdę. Jak cudnie. No właśnie, jak jest. No to jest słowinka królewska. I to są trzy szafeczki. Mm-hmm. No jednak dom to podstawa, prawda? No właśnie, dlatego wiesz co, pomyśleliśmy sobie, żebyś też miała fajny początek. No bo teraz zaczynasz już własne życie. I chyba fajnie jest zacząć w takim wnętrzu, no, do którego chce się wracać. Dokładnie, albo zobacz, że naprawdę można tak mieszkać. To jest basic, to jest podstawa. Tak się żyje, od tego się zaczyna i idzie się po prostu do przodu i do góry. Tak, tak będzie. Super, naprawdę dziękuję. Trzymamy kciuki. Naprawdę, kciuki. Dziękuję bardzo. Mieszkaj. Chodź. Świetnie. Ja w ogóle nie wiem, co mówić. Naprawdę jest cudownie. Ja jestem dzisiaj bardzo szczęśliwa. Bardzo zmęczona, ale bardzo szczęśliwa. Nie wyobrażałam sobie, że to będzie aż tak piękne mieszkanie. Jest niesamowicie. Jest niesamowicie po prostu. To trwało kilka miesięcy rzeczywiście, natomiast naprawdę warto było czekać. Ja się bardzo cieszę. I wierzę, że tutaj będzie dziewczynom naprawdę wspaniale. Że to będzie dla nich takie miejsce do życia. Do takiego prawdziwego życia. To nie jest miejsce do wegetacji, to jest miejsce do prawdziwego życia. Bardzo dziękuję. Naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczna wszystkim, którzy się zaangażowali w to, żeby to mieszkanie powstało. Piękny projekt. Jesteśmy zachwyceni. Ta realizacja przeszła nasze wszelkie oczekiwania i pani Aleksandra Szubska-Konarska byłaby chyba zachwycona. Myślę, że gdzieś tam wysoko na białej chmurce uśmiecha się szeroko, że jej pomysł pomagania dzieciom z domów dziecka ziścił się w tak pięknej formie. A to przecież pierwsze mieszkanie. Jesteśmy głęboko przekonani, że tą ideę podchwycą inni samorządowcy, że w innych miastach powstaną podobne do tego piękne mieszkania, gdzie dzieciaki wychodząc z domu dziecka będą mogły pierwsze kroki skierować w tak niezwykłe piękne miejsce, przygotowane specjalnie dla nich. Bardzo nam zależy, żeby czuły się wyróżnione, żeby czuły się kochane, żeby czuły się potrzebne, żeby wchodziły w swoje dorosłe życie z uśmiechem na ustach, z wiarą, że są w stanie przenosić góry.
Na początku chcemy podziękować wszystkim naszym przyjaciołom, z którymi pracujemy, którzy dołożyli się tutaj do tego projektu i pomogli nam zbudować to mieszkanie. Kochani, dziękujemy wam serdecznie. Jesteście niesamowici. Wiecie, że jesteście częścią naszego zespołu. My też to wiemy. Może ich wymienimy po kolei. Czyli najsilniejszy facet o wielkim sercu, Krzysia Diablo Włodarczyk i drzwi Setto. Tak. Chcę podziękować Juanowi. Tak, i Emilii. Za cudowne wyposażenie kuchni i szaf. Chcemy podziękować Maćkowi i Adamowi Magierowskim. To są chłopaki, to jest moja cudowna ekipa remontowa, która wybudowała to mieszkanie. Magdzie i Łukaszowi z Berezino, którzy uszyli tkaniny i pościel. Dzięki nim te pokoje są po prostu cudowne. Wonderwall i Basia. Dziękujemy ci, kochanie. Te tapety stworzyły klimat tych wnętrz. Cudownej Ani z Galerii Venice. Tak, Ani z Galerii Venice. Podłogi. Dzięki Ani mamy fantastyczną podłogę i przepiękną łazienkę w firmie Dre za drzwi. Dziewczyny teraz naprawdę mają przepiękne drzwi, mogą się zamknąć tutaj, mogą otworzyć i mają cudowną przestrzeń. Dziękuję. Milagro, Justynka, która tutaj zaprezentowała nam wspaniałe oświetlenie. Pan Grzegorz i twoje szkło. To lustra, które powiększają tą przestrzeń i nadają klimatu. Dekoral, dziękujemy za farbę. Mamy przepiękne wnętrza. Dziękujemy Tomkowi Filipiakowi za wyposażenie kuchni i dziękujemy dziewczynom z Home Decoration. Tak, Magda i Łukaszowi. Marta i Magda, tak. Dziękujemy, bo to są ich dodatki. Aksonobel, farby. Cała klatka schodowa. Dziękujemy serdecznie. To mieszkanie jest równie ważne jak samo wejście, jak droga do tego mieszkania. Dziękujemy również, że odnowiona została klatka schodowa. Meblownia. Krzesła, przepiękne krzesła, granatowe, które tworzą klimat. Dziękujemy serdecznie. Tak, Dawid Szabłowski, Rotary Act, grzejnik i umywalka. Dziękujemy serdecznie. Bartkowi za świecę, po prostu. Bartek dostarczył nam, podarował nam świecę i w tych pokojach, i kominki, w tych pokojach po prostu przepięknie pachnie. A zapachy zostały dobrane tak, że każdy pokój ma własny zapach. Dunin i mozaika. Tak, wymyśliliśmy sobie, żeby w tym wnętrzu, kobiecym wnętrzu było dużo srebra, żeby to srebro się umieniło, więc srebrna mozaika pasuje do tego projektu idealnie. I Rotary, Klub Warszawa Konstancin, telewizory duże, super. Dziewczyny będą mogły oglądać i właśnie będą mogły się tutaj zamknąć i delikatnie wyciszyć. I dziękujemy firmie Nowodworski za lampę, która stworzyła klimat kuchni. Chcemy podziękować Fundacji Porozumienie Bez Barier, pani prezydentowej Jolancie Kwaśniewskiej. Dziękujemy serdecznie. Ani i Iwonce. Dziękujemy wam bardzo. Chcemy podziękować Fundacji TVN Nie Jesteś Sam. I chcemy podziękować powiatowi Piaseczyńskiemu. Dziękujemy wam wszystkim bardzo serdecznie. I na sam koniec najważniejsze. Dziękujemy serdecznie za pełną dokumentację procesu tego budowlanego. Angiris, najlepszy na świecie. Wszystkim dziękujemy serdecznie. To był kawał miłej i sympatycznej pracy. My się pracy nie boimy. Było to niestety rozciągnięte w czasie, ale żyjemy w takich, a nie innych warunkach i czasach. Musieliśmy to zrobić, ale efekt końcowy jest naprawdę niesamowity. Jesteśmy bardzo dumni, że braliśmy udział w tym projekcie. Tak, bardzo. I bardzo zadowoleni, że mamy tak cudownych przyjaciół. No i właśnie, dziękujemy wam. Dziękujemy. A najfajniejsza rzecz, że dziewczyny, które będą tutaj mieszkać, rozpoczną swoje nowe życie naprawdę z fantastycznego poziomu. Będą mogły żyć w pięknym wnętrzu, w pięknych warunkach i mam nadzieję, że w swoim życiu będą miały ładniejsze jeszcze mieszkania i domy niż to, w którym my teraz siedzimy.